Witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani, tutaj Depan Przygody. Oto pierwszy odcinek mojej nowej serii na kanale, będącej vlogami o tematyce growej, którą nazwałem Porozmagrajmy o. Ja na pierwszy odcinek postanowiłem przygotować dla was epizod, który będzie opowiadał o jednym z najważniejszych elementów gry, o którym większość ludzi zapomina, a trzeba przyznać, jest to jeden z ważniejszych czynników tworzących grę. Mowa o muzyce, czyli tak zwanych soundtrackach. Mam nadzieję, że będzie to dla was ciekawy wykład. Zapraszam serdecznie. Grając w gry zwracamy szczególną uwagę na fabułę, grywalność, grafikę i na wiele innych ważnych aspektów. Jednak to, na co ja zwracam szczególną uwagę w grach, to soundtrack. I tutaj mała ciekawostka, bo często z produkcji, które ograłem lub nie dano mi jeszcze w nie grać, często próbuję wyciągać z nich, jakieś jakieś utwory, tytuły, które właśnie przypadły mi do gustu i są właśnie w mojej stylówie. To jest bardzo fajne, bo dzięki temu możemy się nią rozkoszować, na przykład jadąc w głośnym autobusie ze szkoły lub z pracy. To jest bardzo, bardzo fajny czynnik z tego względu, że soundtracki mają tą moc przeniesienia w nas inny świat, nawet w takim miejscu, jakim jest głośny autobus. Odpowiednio skonstruowana muzyka już nieraz ratowała dane produkcje, podnosząc swoje oceny, nawet o kilka stopni. Warto tutaj wspomnieć właśnie, że soundtrack w grach ma bardzo ważne znaczenie dla oddania całego świata przedstawionego w produkcji, a co najważniejsze, dla klimatu, który otacza całą grę. Te czynniki bardzo mocno wpływają na sam feeling bycia bohaterem w grze. Dzięki temu gracze mogą bardziej wczuć się w rolę i po prostu lepiej dzięki temu i przyjemniej się gra. Wspaniałe soundtracki z takich serii jak Opowieść o ludziach w białych kapturach, Przygody poszukiwacza przygód Nathana Drake'a, czy Historia ratowania Ziemi przez komandora Shepard'a i wiele innych cenionych się produkcji zostały wysoko uznane przez samych graczy, jak i recenzentów czy krytyków. Do światowej czołówki tworzenia tych dzieł należą m.in. Hans Zimmer i Jamie Soules, a niektórzy z tych wspaniałych kompozytorów są znani z tworzenia muzyki do filmów oscarowych. Zapewne nie raz przez wasze uszy przewinęły się owe nazwiska. Nie ma się co dziwić, bo wykonują kawał świetnej roboty. Wróćmy jednak do samej gier. Dlaczego muzyka, soundtracki są w nich tak ważne? Powodów jest naprawdę mnóstwo. Moim zdaniem najważniejszym w grach pod względem soundtracków jest to, że zintegrują one, integrują bardziej gracza z światem gry, z klimatem, a co najważniejsze, z samym bohaterem, z którym będziemy spędzać kolejne kilkanaście godzin. To jest ważne ze względu na te, szczególnie w RPG-ach, gdzie mamy również ważne i trudne wybory moralne, dzięki temu ukazuje się również nasz charakter, a przy odpowiedniej muzyce możemy bardziej połączyć się z tym światem, i po prostu przyjemniej się gra. Możemy, tak jak przy czytaniu dobrej książki, przeżyć tą historię i ją sami opowiedzieć w ciekawy i atrakcyjny sposób wizualny. I tutaj muszę przytoczyć parę przykładów. Jako pierwszy podam wam soundtrack do znanej nam serii przygód Geralta z Rivii, czyli gry pod tytułem Wiedźmin. Soundtrack idealnie oddaje klimat słowiański w grze, który równa się klimatowi z samej książki. Czy może inny przykład, seria na PlayStation 3 pod tytułem Uncharted,
która idealnie oddaje klimat nadchodzącej przygody, niczym tej z Indiana Jonesa. Owych przykładów mógłbym wymieniać jeszcze przez parę godzin. Muzyka w grach, czyli tak zwane soundtracki, zaskakują mnie swoim brzmieniem i różnorodnym wykonaniem. Do dzisiaj odkrywam nowe, fajne kawałki, których w ogóle bym sobie nawet w najmniejszych snach nie wymyślił. Trzeba przyznać, że soundtrack pełni bardzo wysoką rolę w efekcie końcowym gry. Zaraz obok świata, fabuły, klimatu czy grywalności, grafiki, to jeden z najbardziej ważnych elementów, jeżeli chodzi o dobrą produkcję grową. A na koniec pytanie, czy wy zwracacie szczególną uwagę na soundtrack w grach i jaki utwór jest waszym ulubionym? Dajcie znać swoje odpowiedzi w komentarzach. I to by było na tyle w pierwszym odcinku z serii Porozmawiajmy o. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało i dowiedzieliście się czegoś nowego. Tym razem dziękuję wam za uwagę i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, hejos!